Śląskim w Chorzowie. Decyzja sędziego jest nieodwołalna, ostateczna i proszę Państwa, w olbrzymim napięciu obserwować będziemy za moment akcję, z której będzie bramka, czy też nie. Hubert Kostka, Capello, brawo! Ale niestety, stało się. Obronił Kostka, dobitka jednak była bezlitosna i proszę Państwa, zamiast prowadzenia dla Górnika mamy 1-0 dla Romy i dramat rozpoczyna się od tego momentu. Proszę Państwa, szansa w ostatnich sekundach na dogrywkę. Szansa na dogrywkę. Rzut karny dla polskiego zespołu. Proszę Państwa, no nie będę Państwu mówił, co się dzieje na stadionie. Nie wyobrażam sobie, co się dzieje w tej chwili w domach, w połowie Europy, która odbiera naszą transmisję. Rzut karny dla polskiego zespołu. W ostatnich sekundach meczu Górnik Zabrze AS Roma. Włodzimierz Lubański dochodzi do piłki. Pieczołowicie ją ustawia. Cała Polska trzyma zaciśnięte kciuki, proszę Państwa. 11 metrów ustawiona piłka. Ginulfi, Włodzimierz Lubański. Gol, 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 gol! Polacy, Sołtysik. Nadal Sołtysik. Tu do ekranu Maszaryńskiego. Wielka szansa teraz, proszę Państwa, Wilczek. Świetne wyjście i... Gol! Gol! Gol, proszę Państwa! Włodzimierz Lubański uzyskuje z niezwykle ostrego kąta bramkę. 2-1. Obłęd na trybunach, proszę Państwa. Szał na trybunach. Sekundy, sekundy, proszę Państwa. Capello. Długi wyrzut na kilkadziesiąt metrów. Proszę Państwa, wielka szansa. Gol! Gol dla Włochów z olbrzymiej odległości. Szał, proszę Państwa, radości u Włochów. Cóż za dramat, cóż za dramat.